Witam, z tej strony Nero, a to jest reakcja do filmu o nazwie Fusion Fall Fan Game Feature Showcase. Dokładnie tak, moi drodzy, jest to film, który pokazuje, co miało być dodane do Fusion Fall Legacy. Dokładnie tak. To zaczynajmy, bo kurde, jestem ciekaw aktualnie. Ciśniemy. Okej. Mamy tutaj oczywiście napisane, że projekt już nie powstanie. This is because the website this project was hosted on received a takedown notice by Cartoon Network, and I'm not trying to violate anyone's copyright. What's shown in this project is fan work done by me and others listed in the description. If you want a more detailed story of what happened, there's a link to a video that explains it really well in the description. Fusion Fall Legacy started as an idea to improve the original game, and was powered by the Unity engine. I worked on this project for years as a programmer. I've worked on every iteration this project has gone through, and I've seen it evolve into what it is today. Spójrzcie, jak długo Fusion Fall Legacy istniało, że tak powiem, jak długo było robione. W 2013 w sierpniu Fusion Fall oficjalnie zostało zamknięte. Tutaj w październiku 2014 roku powstała strona Facebooka i rozpoczęło się, development się rozpoczął, tak? Od 2014 roku, 6 lat. Gry nimo. Dobra. In total, I've written over 10,000 lines of code for this project. I'm a huge fan of Fusion Fall, and I wanted to share what I and właśnie osoba mówi tutaj, że sama pracowała nad Legacy. Wow. Boże, jak to świetnie wygląda. Oh boy. Okay. I start showing some examples of the different features in Mamy pojazd. Talk about some general improvements that were made. Omnitrix, nani? To be crisper and a lot more fun. The player was able to move 360 degrees independent of the game. And a lot of time was spent on getting the jump to feel just right. Świetny jest ten jump. Floaty, so we increased gravity to make the movement feel a lot more realistic. This was done because the game was planned to have a lot more platforming sections and the movement to change in order to Jaki świetny. Along with that, a subtle improvement was made by adding footstep sounds when the player walks. Ej, rzeczywiście, słychać kroki. Wow. Vehicles also got a drastic update to how they worked. In the original, they were rented for a certain number of days and just gave zarąbiście, na tym się jeździ. Instead, they're a lot more interesting. Once a vehicle is purchased, it has a fuel indicator that once runs out, the vehicle becomes unusable. So the player would have to buy more or get more as an item drop. Okay, mamy paliwko. Also now have acceleration, which makes them a lot more fun. And also makes it feel like a racing game. No dokładnie, jak jakaś wyścigówka. Misja. O, super. So now over here, I'm going to talk to this NPC. This is the designated sailor. This was an NPC that had a pretty significant role in one of the main mission plots, but now they're over here in debug land, and they actually have one of the debug missions that I developed. This is Prizzy's big day. Okay, ten chud NPC-towy jest świetny. This was just a test mission to kind of test out how the mission system works. So I'm gonna walk through it. One thing to notice Nawet jakiś tekst. Is when I talk to the designated sailor that the NPC UI is very different. This menu over here is pretty reminiscent of the original, but they now have this new dialogue box that they say no every właśnie, dialogi. Time that they that you interact with them, and then you can also click what's up and you wow, can figure świetne. Out Możesz po prostu pogadać sobie z NPC-ami i dowiedzieć się troszeczkę o nich. Dialogue would change as you progress through the game, and it was a really unique way to kind świetny of szczegół, to naprawdę. Get to know the NPCs a little bit better.
So if we go into this mission, Pirzi's big day, the designated sailor's gonna tell Pirzi. Me what to do. Też jeden z devów. And I guessed it. It's Pirzi's big day. So we're gonna go get Pirzi some balloons, and so okay. I'm gonna accept this mission. Podoba mi się takie minimalistyczne okienko z misjami. Czyli to, co było w oryginale. Jo, ej, są balony. Okej. Not Mandark. This was an NPC that was used as a placeholder for a different NPC that never got finished. No. And now Not Mandark is just chilling here in Debug Land. A też robię tutaj malutką pauzę. Wybaczcie mi, że nie mam żadnych napisów polskich ani z ten deseń. No ale nie ma. Nie ma żadnych napisów. W sumie mogę pomyśleć, że zostawić angielskie. To już teraz zostawię tutaj angielskie. Wybaczcie, że wcześniej nie dałem. Mogę pomyśleć. And it's gonna help us with Prizzy's big day, so I can talk to Not Mandark. And so I can. No, oczywiście ma głos jak Mandark. Prizzy's big day. And okay. So Not Mandark was also planning on getting something Prizzy for his big day. Ach, ta muzyka w tle jest świetna. What definitely Not Mandark was gonna get Prizzy, so we're gonna go over and grab these eggs. Okay, mamy walkę. So here I am in this keep out danger zone that some fusion spawns have decided to call home. And I'm gonna go over a couple of the combat mechanics, because combat works very different, and it's probably the biggest feature change. O, to so najważniejsze. Kombat był słaby. Stage. And you can switch back and forth between them in combat to best match the situation. So right now I'm holding okay. a lightning sword, which is a melee weapon. So if I enter combat mode here, my camera shifts over to the side and this reticle in the center of the screen shows up. And this kind of tells me if I have an enemy. Interesujące. Target. And so if I swing my sword, it spawns a hitbox in front of my character that does some damage. But since there's no enemy in front of me, nothing happens. So for these enemies, I need to switch over to my ranged weapon and target them with wow. the reticle, and it turns red once it shows that someone's targeted. So you can switch back and forth really easily between these two modes of combat to best adjust the situation. Czyli zakładam, że rakietnic i granatów nie ma w ogóle. How the enemy fights, you're gonna want to switch back and forth. Uważasz, to sometimes będę. It'll be better to use a ranged weapon, and sometimes it'll be better to use a melee weapon. So I'm gonna go into this ranged weapon here. I'm gonna find a fusion spawn and I'm gonna target them. I to jest naprawdę świetne. Wow. So as it gets close, I can switch to my melee weapon and attack it. And it spawned an egg here that we need for our mission. So I can collect that. Ale to jest świetne, Boże. Wylatuje z nich coś, co naprawdę mamy zdobyć, nie tak jak w oryginalnym Fusion Fallu. It's all hitbox based, which means that if I'm sidestepping like this, I can actually avoid the enemy attacks and avoid taking any damage. So okay. if I take advantage of the fact that there is knockback on my melee weapon, I can try to avoid taking any damage. Świetne, prawda. To mi się strasznie podoba. Combat system był zawsze słaby. There's a lot more depth to it that I don't really have a demo to show, but specific boss fights would require different combat mechanics. There is an ability to dodge attacks that isn't really usable when you're fighting a close range fusion spawn like this, but different attacks would be dodgeable, so that boss fights were a lot more move based, and you really had to react to the move they were about to do to avoid taking damage, which was going to be critical because the boss would actually be able to take you out if you didn't avoid their moves. Nice. So now that we've collected all the eggs we need for our mission, we're gonna go back to Not Mandark. No masz też właśnie knockback, jaki dodali, to jest coś nowego, naprawdę. Może ta gra, naprawdę. Aż po prostu żal na to patrzeć, że... że już jej nie dostaniemy. And that is an example of how the mission system works. Multiplayer, okay. I want to preface this section of the video by saying a lot of the footage you're going to see
is really rough and unpolished. Multiplayer really didn't get a lot of time in development, so I apologize in advance for that. Multiplayer was always planned to be in Legacy, but later in the development cycle, we decided we were going to shift focus away from Legacy being an MMO. Przepraszam, że co? Fusion Fall Legacy nie miało być MMO? To miła zmiana. Kind of directed to be a much smaller scale in that regard. And the way we were doing that was we were going to have multiplayer rooms that would be openable by different players. So this multiplayer screen is what would show up when you first started the game. You can click host to host your own room. Potem podzielę się z wami moimi wrażeniami o tym rozwiązaniu. Brzmi dobrze. Jest to zdecydowanie lepsze niż serwer ogólny. So the reason we went with this system was that we thought it played better in the game, and there was also a lot of technical advantages. For one, there wouldn't be any costs associated with running the game, because people would be hosting their own games. No dokładnie, no. Te osoby jednak wkładały pieniądze w to wszystko, nie dostając żadnych w zamian. Which meant people didn't have to port forward their game, meaning that there would be seamless connection. However, if our server list went offline, people would still be able to play the game through manual connection. No właśnie. Legacy was going to have some longevity and would have been able to be played forever. Właśnie. I hope you all enjoyed this Boże. Showcase of Fusion Fall Legacy. I spent a lot of years working on this project. And... Moi drodzy, czy wy sobie w tej chwili zdajecie sprawę z tego, że gdyby nie Indes, ta gra, gdyby wyszła, a miała wyjść pod koniec kwietnia, a dzisiaj mamy, jaki dzień? Mój telefon chce ze mną współpracować. 14 maj, moi drodzy, dzisiaj mamy 14 maja, więc ta gra by już wyszła, tak? O Boże, gdyby ona wyszła, to... Nie byłaby online, nie musiałaby być utrzymywana przez devów. Za tym idzie, gdybyśmy dostali pliki, moglibyśmy w nią grać w nieskończoność. Czyli przez tego kretyna byliśmy tak blisko, żeby móc zagrać w Fusion Fall Legacy. I nawet gdyby Cartoon Network się doczepiło, to dalej mielibyśmy pliki, dalej można byłoby w to grać. Ja pierniczę. Z jednej strony jestem strasznie wściekły na tego typa, a z drugiej strony jest mi w tej chwili strasznie po prostu przykro pod pewnym względem. Muszę powiedzieć tak, że zmiany, które zostały dodane w Fusion Fall Legacy wyglądają świetnie, naprawdę wyglądają świetnie. I właśnie to jest moje jeszcze pytanie, bo ja zdaję sobie z tego sprawę, że Cartoon Network zbanowało Fusion Fall Retro i Legacy przez IP, którego to używało. Tylko, że Legacy nie używa oryginalnego IP. Czy tylko ja czegoś nie rozumiem? No bo to nie jest oryginalna gra. W większości wypadków to jest wszystko kompletnie nowe i wątpię, żeby to korzystało z IP Cartoon Network. Więc nie wiem, mam nadzieję, że w przyszłości jakby ktoś chciał odtworzyć Fusion Fall, mam nadzieję, że będzie można zacząć od tej wersji. Bo to naprawdę wygląda świetnie i daje nadzieję po prostu. Ale no, masakra po prostu. Naprawdę byliśmy strasznie blisko, nie? Żeby mieć tą grę, żeby móc w nią grać w nieskończoność. Nikt by wtedy nie przeszkodził, że tak powiem. Nie byłoby można, zbanować offline'a. Musieliby wejść do mojego domu i wyrzucić te pliki do kosza i go opróżnić, więc nie wiem, mam strasznie mieszane uczucia po obejrzeniu tego filmu, bo
podbudował mi hype, może powiem w taki sposób, gdyż pokazał, czym Legacy mogło być. No ale oczywiście przez to, że tej gry już nie ma i o tym, że się dowiedziałem, że gra nie miała być MMO, czyli w sumie największy problem, jaki ja miałem z Fusion Fallem oficjalnym, jest coś, co już mówiłem, bodajże, że gry MMO dla mnie to jest najgorszy typ gier, gdyż zajmuje sporo czasu na tworzenie, a często i gęsto żyje krócej niż to tworzenie trwało, że tak powiem. Więc cóż mogę, moi drodzy, powiedzieć? Napiszcie swoją reakcję do tego, co przed chwilą zobaczyliście, swoje opinie. Mówię, ja jestem z jednej strony naprawdę może zahypowany to jest złe słowo, ale naprawdę strasznie mi się po prostu podobały zmiany, które miały być w Legacy. Tak jakbyśmy dostali nowiusieńką grę. Ale z drugiej strony mówię, jest mi strasznie przykro, że gra już by była, ale przez jednego człowieka, któremu po prostu coś się nie podobało, tej gry nie ma. Mówię, a to najbardziej boli fakt, że po prostu gra miała być single player, więc... No cóż, jak już mówiłem, dziękuję, moi drodzy, za oglądanie tegoż filmu, tej reakcji. Mam nadzieję, że wam się ona podobała i tak jak już mówiłem, napiszcie mi swoje opinie na ten temat w komentarzach. No i do zobaczenia. See ya.